Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Stefan Zementarza. Szanowny Panie Stanisławie, czy pokusiłby się Pan o próbę przewidzenia przyszłości? Jeśli w ogólnoświatowej zadymie Chińczycy pokonaliby Amerykanów, a nasz cudowny kraj jakimś cudem by przetrwał tę zawieruchę, kto mógłby w Polsce stworzyć stronnictwo chińskie? Czy byłaby szansa na kogoś rozsądnego, czy raczej byłoby to coś w stylu partii razem z Komuchem Zandbergiem na czele? No widzę, że pan jest optymistą. Ja tu nie będę się kusił z przewidywaniem przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście doszło do ogólnoświatowej zadymy, to nie ma takich cudów, żeby nasz kraj nieszczęśliwy ocalał w takiej sytuacji. W związku z tym, jeśli by w ogóle cokolwiek było potem, bo to wie pan, mielibyśmy inne problemy wtedy. Mielibyśmy problemy takie, no za co, jeść, gdzie spać i w ogóle gdzie się leczyć, bo przecież rannych by było co niemiara, tam chorych na choroby popromienne. Po prostu żadne sojusze by wtedy, o żadnych sojuszach nikt by wtedy nie myślał, tylko o takich podstawach egzystencji, walka obydw w najjaskrawszych przejawach. Jeśli już jakieś sojusze byłyby zawierane, to w gronie jakichś takich watach, które by starały się obrabować inne watachy z zapasów żywności. To wszystko. Więc nie wiadomo, kto by przeżył to ewentualnie potem, jakby się sytuacja trochę uspokoiła, to może by tam zaczął politykować, ale najpierw trzeba przeżyć, żeby politykować taką ogólną, światową zadymę, to najpierw trzeba przeżyć. Pan Rafał. Jakie jest pana zdanie na temat zoolimpiady w Chinach? Jak pan myśli, dlaczego ci sportowcy w ogóle biorą udział w tym cyrku? Dlaczego po prostu nie spakują się i nie wracają do domów? Widząc tę błazenadę w dosłownie każdym aspekcie, no bo chyba oni nie myślą, że to chodzi naprawdę o rywalizację sportową. No nie, na pewno tak nie myślą. Przecież doskonale wszyscy wiedzą, i sportowcy, i publiczność też, że tu nie o żaden sport chodzi, tylko to jest po prostu taka dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu rozrywkowego. A przy okazji tej olimpiady zimowej w Chinach, to ten aspekt rozrywkowy sportu został w postaci wręcz karykaturalnej zaprezentowany, dlatego że ci sportowcy zostali umieszczeni w takich wspólnych oborach. Tam są, pasza im jest zadawana przez automaty, a ci ich treserzy, bo to treserzy z tych związków sportowych, ci wszyscy działacze, no to oni im nie pozwolą wrócić. Przecież oni już wzięli pieniądze za udział w tym spektaklu. Tam się trochę z tymi gladiatorami swoimi rozliczają, ale to wszystko. Właśnie w związku z tym napisałem taki felieton pod tytułem Olimpiada, przypominając, że Pierre de Coubertin uważał, że to absolutnie powinna być impreza czysto amatorska. Że jeśli by ktoś zaczął próbować brać jakieś pieniądze z tego tytułu, no to by skompromitował w ogóle tę ideę olimpijską. No ale teraz widzimy, że nie ma mowy o żadnym amatorstwie, że to są po prostu pracownicy przemysłu rozrywkowego, którzy akurat, ich praca polega na tym, żeby jak najlepiej wykonać czynność nikomu niepotrzebną. No i to nic dziwnego, że tak to wszystko wygląda, ale dopóki ludzie to oglądają, dopóki rządy sypią złotem, no to dlaczego nie, prawda? Płacą za bilety tam, no to dlaczego nie? Więc na tej zasadzie to ja tak to widzę. Pan Bender. Jakie jest pana zdanie na temat sojuszu na osi Londyn, Warszawa, Kijów? Pozdrawiam. No, to jest właśnie przykład
sojuszu egzotycznego. Od razu wyjaśnię, na czym polega sojusz egzotyczny, bo w odróżnieniu od sojuszu realnego. Sojusz realny polega na tym, że jak jeden z sojuszników traci niepodległość, to prędzej czy później taki sam los spotka drugiego sojusznika. Natomiast sojusz egzotyczny polega na tym, że jak jeden z tych sojuszników straci niepodległość, to ten drugi może tego nawet nie zauważyć. No i sojusz na osi Londyn-Warszawa-Kijów to jest właśnie przykładem sojuszu egzotycznego, żeby nie powiedzieć czegoś gorszego, że Wielka Brytania próbuje znowu nas wypuścić, tak jak to zrobiła w 1939 roku. Sly Fox. Szanowny panie Stanisławie, czy dzisiejsze wystąpienie ministra choroby i nagłej śmierci sugeruje, że ktoś na wierchuszce całej tej pandemii postanowił przełożyć wajchę i nakazał ćwierkać z innego klucza? Czy może jest to zwykła próba ratowania stołka i lecących na łeb sondaży poparcia dla partii rządzących, a może jedno i drugie, albo jeszcze coś innego? Jestem bardzo ciekaw pańskiej opinii. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. No ja się przychylam najbardziej do tej opcji, że jedno i drugie, bo tak, na wierchuszce całej pandemii mogli dojść do wniosku, że w obliczu takich narastającego zniecierpliwienia, które się objawia między innymi w tym konwoju wolności, który tam w Kanadzie, no widać, że cieszy się ogromnym poparciem społecznym. Wprawdzie żydowska gazeta dla Polaków twierdzi, że mieszkańcy Ottawy to już mają dosyć, no ale to chyba nieprawda. Jak zwykle Gazeta Wyborcza, jak zwykle koloryzuje, dlatego że tam, podam przykład taki, żeby nie być gołosłownym. Otóż po wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie Ottawy policja powiedziała, że będzie aresztowała każdego, kto udzieli pomocy na przykład w postaci paliwa. To przypomina trochę takie zarządzenia, które zostały wprowadzone przez gubernatora Hansa Franka w Generalnej Guberni, tylko wtedy nie chodziło o paliwo, tylko chodziło o pomoc dla Żydów. Kto tam udzieli Żydowi pomocy, no to będzie karany śmiercią. No i tak rzeczywiście było. Tutaj jeszcze tak łagodnie trochę, tylko aresztem. No ale pomysłowi mieszkańcy Ottawy wzięli się na sposób i chodzą po mieście z pustymi kanistrami albo z kanistrami wypełnionymi wodą i policja już nie może nastarczyć ich łapać, ale jak złapią delikwenta z pustym kanistrem, no to nie mogą mu udowodnić, że on chciał komukolwiek pomóc, po prostu niósł taką torebkę ze sobą, a jak w kanistrze była woda, no to tym bardziej nie można go posądzić, że chciał komukolwiek przyjść z pomocą. Taki podobny konwój już się pojawił na Nowej Zelandii, w innych państwach, więc bardzo możliwe, że organizatorzy pandemii doszli do wniosku, że o, trzeba w takim razie już powoli wygaszać tę histerię. No i stąd pan minister Niedzielski też. Ale pan minister Niedzielski jeszcze jeden powód miał, bo Konfederacja zapowiedziała wniosek o udzielenie mu wotum nieufności. No to myślę, że pan minister Niedzielski chciałby doczekać do końca pandemii, do jesieni, bo tak powiedział, że tu początek końca już jest, żeby tu przejść do historii jako zbawca narodu polskiego, który go uratował przed zbrodniczym koronawirusem. No więc dlatego i jedno i drugie. Pan Jan Tymoszuk. Czy śledzi pan poczynania konwoju wolności w Kanadzie? Jak może się on zakończyć i przyniesie jakikolwiek efekt? Czy podobna inicjatywa we Francji ma szansę powodzenia? Dziękuję i pozdrawiam. No wydaje mi się, że właśnie już przynosi, dlatego że organizatorzy pandemii troszeczkę się straszyli tego zniecierpliwienia ludzi w różnych krajach. Kanada, Nowa Zelandia, no we Francji to też miałoby szansę powodzenia. Myślę, że w Polsce też miałoby to szansę powodzenia.
W Kanadzie to widziałem, śledzę to rzeczywiście, przebieg tego. Widziałem, jak bodajże na terenie prowincji Manitoba ten konwój wolności zmierzał w kierunku Ottawy. Mróz tam widać, że bardzo mroźna pogoda, ale mimo tej mroźnej pogody na każdym skrzyżowaniu tej głównej drogi z drogami bocznymi stały grupki ludzi wymachujące kanadyjskimi flagami i wiwatujące ku czci tych uczestników konwoju. Więc widać wyraźnie, że cieszy się on poparciem społecznym, no a premier Trudeau schował się w mysią dziurę. Józef Stalin to powiedział, że obawiając się sądu zagniewanego ludu, schował się w mysią dziurę. No coś w tym jest rzeczywiście. Więc myślę, że jeśli tego typu konsekwencje miałyby się rozwijać, bo wojsko odmówiło tłumienia tego konwoju wolności, rozpędzania. No, policja tam próbuje, ale najwyraźniej nie bardzo sobie daje z tym radę. Mówię, gdyby nie było poparcia społecznego, to by może sobie dała radę, ale poparcie społeczne jest. W związku z tym i organizatorzy pandemii zaczynają wyciągać z tego wnioski. Tu widać, że koronawirus zbrodniczy jest taktowny, politycznie wyrobiony. A tak jak zapowiadałem na samym początku, pandemia skończy się wtedy, kiedy będzie trzeba. No to już trzeba. To tak jak w takiej, to zresztą nie anegdotka, tylko prawdziwa historia, jak w 1940 roku, 39 właściwie jeszcze, zanim jeszcze Niemcy uderzyły na Francję, no to w Paryżu powstał taki komitet na rzecz pomocy uchodźcom. Tam taki jakiś przedstawiciel tego komitetu, taki Żyd garbaty, garbusek, rozdzielał zapomogi. No i przyszła jedna pani po zapomogę z na każdym palcu pierścień z brylantem, a ten powiada tak, z takimi brylantami pani po zapomogę, a ona na to powiada, te brylanty to są na czarną godzinę. To już jest czarna godzina. No to właśnie już trzeba kończyć epidemię. Pan Marcin Szeszula. Szanowny panie Stanisławie, czy widzi pan jakieś światełka nadziei dla naszej nieszczęśliwej ojczyzny? Jeśli tak, to jakie? No, co to znaczy jakieś światełka nadziei? Na razie się nie dzieje w naszym nieszczęśliwym kraju nic takiego dramatycznego. Ja powtórzę to, że dopóki mamy państwo, to zawsze jest szansa, że się go jakoś naprawi i że będzie funkcjonowało dobrze ku zadowoleniu obywateli. Natomiast gdybyśmy utracili państwowość, no to już nawet takiej szansy byśmy nie mieli, nawet w sytuacji, gdyby przyszła dobra koniunktura międzynarodowa. No więc to takie światełko w tunelu widzę. Nie, nic się takiego dramatycznego nie dzieje. Proszę nie aż tak bardzo nie przejmować się propagandą, bo to każda propaganda to po prostu nie jest prawdziwa. To tam zmierza do wywołania nastrojów paniki albo nastrojów euforii. Natomiast z prawdą to niekoniecznie musi mieć coś wspólnego. Pan Edward Krzywda. Bardzo proszę o ocenę postaci Leszka Balcerowicza i przeprowadzonej przez niego reformy. Proszę również o podobną ocenę Jerzego Buzka. Dziękuję za odpowiedź. No, jeśli chodzi o Leszka Balcerowicza, to warto zwrócić uwagę, że Leszek Balcerowicz w trochę dziwny sposób się pojawił jako wicepremier i minister finansów. Mianowicie, tak przynajmniej wieść gminna głosiła wtedy i teraz chyba też, że nastręczył go premierowi mazowieckiemu pan Waldemar Kuczyński. Kto panu Kuczyńskiemu Waldemarowi nastręczył Leszka Balcerowicza, no to ja tego nie wiem.
Ale w każdym razie taka to była kolejność. No i pan Leszek Balcerowicz w rezultacie został gospodarczym dyktatorem Polski, dlatego że premier Mazowiecki, no tam był człowiek bardzo zacny, ale na gospodarce to chyba niewiele się rozumiał. W związku z tym dał całkowitą wolną rękę. Nie wykluczam, że tak powiem, Leszek Balcerowicz został tu umieszczony przez stare kiejkuty w charakterze gospodarczego dyktatora Polski, a być może jeszcze innych szatanów. Dlaczego? No, plan Balcerowicza, te reformy Balcerowicza, ten plan Balcerowicza to przybrał postać chyba 11, jeśli dobrze pamiętam, ustaw, które zostały uchwalone w takim momencie, gdzie niesprzyjającym ich czytaniu wnikliwemu, mianowicie między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. No kto ma wtedy głowę do tego, żeby się zajmować jakimiś ustawami, jak i wszyscy tkwią w nirwanie. No i wśród tych ustaw była również ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Chciałbym na tej reformie Leszka Balcerowicza się skoncentrować. Ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych polegała na tym, że wprowadzała zmienną stopę oprocentowania kredytów. Jeżeli na przykład umowa z bankiem opiewała na 4% rocznie, to zmienna stopa już wynosić mogła nawet 40% miesięcznie. No i to oczywiście postawiło kredytobiorców w sytuacji bankructwa. Ale to nie było jedyne posunięcie, bo drugim posunięciem z tym związanym był wzrost oprocentowania lokat terminowych w bankach komercyjnych do 100% nawet. No i trzecim elementem było wprowadzenie sztywnego kursu walutowego 9,5 tysiąca złotych za dolara. I to wszystko, te trzy czynniki sprawiły, że nastąpił przepływ pieniędzy od polskich kredytobiorców. Warto wyjaśnić, kto to był. Otóż to byli drobni przedsiębiorcy, bo wielkich nie było. No i zamożniejsi chłopi, bo to te kategorie, ci ludzie, ci obywatele brali kredyty bankowe, inni to tam nie. No i w ten sposób Leszek Balcerowicz przetrącił kręgosłup temu zalążkowi polskiej klasy średniej. W jakim kierunku te pieniądze przepływały? Otóż kiedy został wprowadzony sztywny kurs dolara 9,5 tysiąca złotych za dolara i wysokie oprocentowanie lokat bankowych, to ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych przybywali do Polski finansiści. Dolary, że tak powiem, zamieniali na złotówki po kursie 9,5 tysiąca złotych. Wkładali na lokaty bankowe terminowe i po roku, a nawet albo i wcześniej, wyciągali te lokaty ze 100% prawie przebiciem i wymieniali je na dolary po tym samym kursie, więc bez żadnego ryzyka mieli ogromne zyski. Później chcieli Leszkowi Balcerowiczowi nawet dać Nagrodę Nobla z ekonomii, ale jakoś się obyło bez tego. Natomiast no, pojawiły się opinie, tam między innymi pan Falcman, Michał Falcman, że w tym okresie, czy wskutek tego z Polski, z tej biednej Polski, wyparowało co najmniej 17 miliardów dolarów. No to taka była, takie były te reformy Leszka Balcerowicza. Jeśli chodzi o premiera Buzka, charyzmatycznego, no to trochę inaczej to wyglądało. Otóż było tak, że poprzednio, zanim pan Jerzy Buzek został premierem, to rządziła koalicja SLD-PSL, która objęła władzę w 1993 roku. No i oskarżana była ta koalicja, całkiem słusznie, że zawłaszczyła państwo.
zawłaszczyła państwo, to znaczy ulokowała swoich ludzi na wszystkich możliwych posadach, jakie były do obsadzenia w sektorze publicznym. No i z takimi gwarancjami prawnymi, że nawet zmiana rządu nie mogła doprowadzić do wysadzenia ich z siodła. I premier Buzek, kiedy w 1997 roku władzę objęła koalicja Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, nagle się zorientował, że no nie ma gdzie swojego zaplecza politycznego ulokować, bo wszystkie posady w sektorze publicznym są zajęte. W związku z tym wprowadził 4 wiekopomne reformy. Oczywiście wszystkie po to, żeby nam przychylić nieba. Ale tak naprawdę, to państwo rozumiecie, w przypadku reform to są cele deklarowane, które na ogół brzmią bardzo patetycznie, bardzo pięknie, bardzo zachęcająco, ale na ogół one się tam nie sprawdzają. No i są cele rzeczywiste, które tym się różnią od celów deklarowanych, że muszą się pojawić i to natychmiast. I tak było w przypadku wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka. Doprowadziły one do skokowego zwiększenia liczby synekur w sektorze publicznym, które można było obsadzić, no i oczywiście do skokowego wzrostu kosztów funkcjonowania państwa, mniej więcej o 100 miliardów złotych rocznie. Także tak to wyglądało. No, bardzo dobrym przykładem jest reforma ochrony zdrowia. Charyzmatyczny premier Buzek wprowadził kasy chorych, 16 terytorialnych kas chorych i 17 mundurowa. No i tam odpowiednio zostały obsadzone te kasy chorych, też już nauczony tym doświadczeniem, z gwarancjami, że nawet zmiana rządu nie mogła doprowadzić do wysadzenia w powietrze tych beneficjentów ulokowanych na synekurach. No i kiedy w 2001 roku władze ponownie objęła koalicja SLD-PSL, no to premier Miller nie bardzo mógł powywalać tamtych członków zaplecza politycznego poprzedniej koalicji. I co zrobił wtedy? Ano zlikwidował kasy chorych i wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. 16 oddziałów terenowych i 17 ta mundurowa. No więc widzicie państwo, jaką małą mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj. I pan Marek Wodowski. Szanowny panie Stanisławie, co to właściwie jest populizm? Mam wrażenie, że populistą jest skuteczny polityk, tyle że z przeciwnej partii, bo z naszej to charyzmatyczny przywódca. Drugie pytanie, no to najpierw na to pierwsze pytanie odpowiem. No coś w tym jest. Populizm polega na tym, na schlebianiu takim najniższym instynktom ludzi. Bo one wielką siłę mają, instynkty mają wielką siłę i polityk, któremu zależy tylko na tym, żeby się nachapać, wziąć tam władzę i się nachapać, no to właśnie się posługuje populizmem. Drugie pytanie. Czy JKM nie robi błędu, że zamiast czuwać nad wszystkim w cieniu swoich młodszych kolegów, jak choćby robi to naczelnik, bierze udział w różnych publicznych dyskusjach, których przedstawiany jest bardzo niekorzystnie? Wydaje mi się, że Konfederacja by na tym zyskała. Pozdrawiam i jeśli można, pozdrowienia dla mojego brata, który tak jak ja lubi pana słuchać. No pozdrawiam pańskiego brata. Wie pan, no, nie wiem, czy Janusz Korwin-Mikke robi błąd, czy nie, bo to, wie pan, jest tak, ja to współpracowałem z nim wiele lat, nawet chyba prawie 20 parę co najmniej. W związku z tym w Unii Polityki Realnej też tam było wielu ludzi, którzy narzekali na niego, że on tam bierze udział w tych dyskusjach, ale jak przychodziło do kampanii wyborczej, to jeden przez drugiego się zabijali, żeby Korwin tam do nich przyjechał i odbywał spotkania z wyborcami, więc i tak, i nie. Dlatego oceniam dosyć powściągliwie takie opinie, że Korwin-Mikke
szkodzi. No, to jest kwestia temperamentu. Kolega Mikke ma bardzo żywy temperament mimo swoich 80 lat. Pozazdrościć każdemu. No i ma oryginalne poglądy. A że wielu durniom się te oryginalne poglądy nie podobają, no to rzeczywiście. Gdyby był populistą, to by ich nie wygłaszał, a ponieważ nie jest populistą, no to się ich nie ukrywa. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.